Siemano wam wszystkim tutaj w kolejnym materiale. W tym materiale to jest kolejny materiał z cyklu Czy pamiętasz czy nie? Tym razem porozmawiamy sobie o kreskówce, która leciała na Fox Kids, później na Jetix. Oczywiście te stacje już nie istnieją. Była to kreskówka Kuba Guzik o podróżniku, który nie podróżował ani autobusem, ani samochodem, ani pieszo, ani motorem, ani samolotem, ani nawet pociągiem, znaczy pociągiem w pewnym stopniu, ale w sensie nie w wagonach pociągowych, ponieważ podróżował lokomotywą z maszynistą Ludkiem. Objeździli chyba tak to lokomotywą, nie po torach, cały tam większość globu, mieli różne przygody. Ich wrogiem była smoczyca, nie pamiętam tylko jak miała na imię, ale pamiętam, że była wielka, zielona i stara. Jej sługosami byli piraci, między innymi. No i oni tak podróżowali z miejsca A do miejsca B, z miejsca B do miejsca C i tak dalej, i tak dalej. Tych odcinków było kilkadziesiąt. I teraz w tamtym roku, albo w tym roku na początku, został wypuszczony film Kuba Guzik. Więc ciekawy jestem, jak wyszedł ten film, bo nie oglądałem, ale jak obejrzę razem z tym tu Goku, którego widzicie na ścianie, to dam wam znać. A w tym materiale póki co to by było na tyle. Trzymajcie się. See ya. I życzę wam dobrego dnia, kolorowych snów albo ciekawego rozpoczęcia tego dnia, bo nie wiem kiedy to oglądacie, więc możecie oglądać równie dobrze rano, po południu, wieczorem. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych. See ya!